Radio DTR Trzebnica i już. Dobry wieczór Państwa. Witam Państwa, Wojciech Potocki. Jak często w ostatnim czasie spotykamy się z mistrzem kuchni. Szefem, o którym można w tej chwili powiedzieć, że jest najlepszym polskim kucharzem. Pan Przemysław Klima zaraz sam powie. To prawda, że pan jest najlepszym polskim kucharzem? No nie wydaje mi się do końca, bo ponieważ wielu nas jest doskonałych szefów kuchni i to nie mogę powiedzieć, że jestem najlepszy, bo każdy jest najlepszy i nie ma tutaj żadnych pagonów dla mnie. Po prostu tak się wydarzyło, że mam gwiazdkę, ciężką pracą, zapracowałem na to razem z moim teamem, moim zespołem, ale jak mówię, każdy jest rzemieślnikiem i każdy jest najlepszy. Ale oprócz tego dostał pan też, jest pan w najlepszej setce kucharzy świata, jako jedyny Polak i to dwukrotnie. To też o czym świadczy? Zgadza się, to też o czym świadczy, aczkolwiek tak powtarzałem przed chwilą, to jest ciężka praca i świetny zespół, bo bez tego nie ma nic. Tak samo jak w piłce nożnej, Robert Lewandowski nie strzela sam bramek, ktoś musi mu podać. Ale nagrody zbiera Robert i pan też. No coś w tym jest, mamy wspólny mianownik. Panie Przemysławie, ale wejdźmy do kuchni może. Ta gwiazdka, myślę, coś zmieniła w pana życiu? Tak, zmieniła, więcej pracuję na pewno. Więcej pracuję, ale pracuję bardziej świadomie. Na pewno jak bardziej robimy dania, które są w proste przekazie, aczkolwiek przy stole dają więcej emocji. Staramy się, mówię liczbę nogi, ponieważ ja i mój zespół oczywiście, staramy się, aby każdy gość był zaskoczony i dopieszczony, bo w tych czasach najważniejsze, co jest, to jest stół wspólny, wspólne biesiadowanie i restauracja są po to, aby ludzi łączyć, a nie rozdzielać. Ale teraz pytanie, czy emocje dotyczą tylko konsumentów, czy również kucharzy? Chyba kucharzy też w jakimś stopniu. Praca w kuchni jest na emocjach. Są emocje żalu, śmiechu, zabawy i tak dalej. To jest ciągła pogoń, ciągły stres, co powoduje właśnie emocje. I to jest najlepsze w tym naszym zawodzie, że adrenalina powoduje to, że jesteśmy cały czas na full emocjach i adrenalinie jesteśmy tego uzależnieni po prostu od ciężkiej pracy i od ludzi. Z tego co wiem, to w jakimś sensie zaczynał pan u Wojtka Amaro, czyli człowieka, który dostał pierwszą w Polsce gwiazdkę Michelin. Dużo się pan tam nauczył? Tak, to jeden z moich szefów, u których się uczyłem. Pracowaliśmy razem, pracowałem u niego w atelier. Był to świetny czas. Byłem oczywiście młodszy wtedy. Super czas dla mnie, naprawdę. I jestem mu dozgodnie wdzięczny za to, co mi dał. A tak mówię, teraz mam swoją kuchnię, swoich ludzi i pracuję na własny rachunek już. A co pan sądzi o tej przemianie Wojtka Amaro, która się zdarzyła, nie wiem, 2-3 lata temu, zamknięciu restauracji i tak dalej, i tak dalej? O przemianie, że restaurację zamknął? Wewnętrznej jego, tak to nazwijmy. Uważam. On zamknął restaurację, kupił pod Warszawą, wybudował dom, właściwie przestał się zajmować gastronomią, a zaczął się zajmować religią. Nie, Wojtek, szef, dalej z tego co wiem, robi gastronomię, robi kuchnię, ma piękne miejsce pod Warszawą, robi tam kolacje, przyjmuje gości i uważam, że to jest super sprawa, ponieważ nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie można wyjechać niedaleko poza miasto i zjeść coś niesamowitego w innej scenerii niż w mieście, to niesamowite, prawda? Tak więc jest pionierem w tym obszarze, na pewno. Wróćmy jednak do pana, bo to o pana bardziej chodzi. Proszę powiedzieć, ten okres pandemii, który przeżyliśmy jakoś tam, może jeszcze przeżywamy końcówkę, sprowadził się w gastronomii do tego, że część kucharzy zaczęła uważać, że restauracje takie jak pana Fine Dining nie mają bytu, bo te dania, które wytworzycie, tych dań nie można dowieść
i dlatego, że po prostu one muszą być konsumowane na miejscu i po prostu coś takiego padnie. Będą potrzebne restauracje proste, szybkie, z prostymi daniami. Co pan o tym sądzi? To ja teraz panu zadam pytanie z drugiej strony, bo pan pyta mnie, ja teraz pana zadam. Czy sprzedaż Bentley'i czy Rolexów spadła w tym roku? Czy zeszłym? To ja pana wyprzedzę. Ale jest prawdopodobieństwo, że nie. Nie, wzrosła. Tak więc dobra materialne lub coś, co jest usługą na wysokim poziomie, będzie zawsze w cenie. I są ludzie, którzy chcą zapłacić więcej, ale dostają doskonałą jakość, doskonały serwis. Bo wiemy, że w tych czasach ciężko dobry serwis jest. W każdej dziedzinie, czy to w budowlance, czy to w kuchni, czy w innej dziedzinie sprzedaży, nie wiem, w sklepie nawet. Za dobry serwis trzeba zapłacić niestety i uważam, że fine dining zawsze się obroni, bo ludzie będą chcieli dobrze zjeść, inaczej zjeść. To w takim razie, jakie dania królują w pana restauracji? W mojej restauracji jest kuchnia polska, całkowicie polska. Nie serwujemy skorupiaków, małży, homarów, ponieważ w Polsce nie występują. Ja się tą dewizą kieruję. Używam lokalnych składników. Część sam pozyskuję, zbieram. Mam własny, powiedzmy, sad i własne możliwości ku temu. Jest to kuchnia południa Polski oraz też Galicji. Czyli sięgamy też pod Węgry, prawda, na Morawę i tak dalej. To jest ten region, gdzie najlepiej się czuję, bo to jest nasza, powiedzmy, kultura. Ponieważ rozmowa będzie emitowana w Radiu Wędkarskim Gozdawa, no to ryby to jest właśnie nasz polski produkt, prawda? Tak. Często zamawiamy ryby Atlantyku, prawda? Jemy dorady. Ja nie mówię, że to są złe ryby, ale wiem doskonale, mówię personalnie jako ja, że najlepszą dla mnie rybą polską jest sandacz. Jest rybą drapieżną o niesamowitym mięsie i uważam, że mało się je w Polsce ryb tego typu właśnie, rzecznych czy jeziornych, a zachwycamy się kalmarami, ośmiornicami i to wydaje mi się błędnie, co, bo nie szanujemy tego, co jest wokoło. Wędkuję również, ale wędkuję rzadko, ponieważ nie mam czasu. Jak byłem młodszy, zdarzało się częściej. Wszyscy wędkarze na to narzekają. Na brak czasu, zgadza się. Szczerze przyznam się i tu z karą chłosty, że ostatnio na rybach byłem chyba z 8 lat temu, a trzymałem wędkę może 2 lata temu w ręku. I bardzo bym do tego chciał wrócić, tylko wiem doskonale, że wymaga to czasu i wyjazdu przynajmniej na 1-2 dni. Jeśli się mieszka w mieście, to jednak można iść nad Wisłę. Ale kontakt z przyrodą dziewiczą nad wodą jest lepszy niż stanie w mieście gdzieś tam z boku i wsłuchanie samochodów. Ale wtedy, kiedy pan wędkował troszkę więcej, bo miał pan więcej czasu, to były ryby spokojnego żeru, czy raczej spinning? Jak zaczynałem, no w sumie zaczynałem, tak. Ja urodziłem się na wsi i w mojej rzece były klenie na przykład. Jak tam brzana się zdarzyła, ale później był taki okres czasu, że był rozwój gospodarczy i wpuszczono solankę do rzeki i wszystkie ryby wyginęły. Dokładnie tak, i wszystko wyginęło. Ja pamiętam, mój tato opowiadał, że razem z swoim bratem raki przecież koszami wydobywali z tej rzeki. Ta rzeka płynie od mojego domu rodzinnego, dosłownie jak wychodzę z bramki, to widzę po prostu ją. I oczywiście ta rzeka się odrodziła i tam były jakieś tam jazie, później się pojawiły, ale to już nie to i zmniejszyła się ta rzeka, to już nie to, co było kiedy. Jeździło się na żwirownie, wtedy były modne żwirownie, kąpieliska, prawda, wtedy te ryby były, na jakieś tam stawy do wuja, na te karpie słynne, czy te okonie, się tam dziubało się to. I to były super czasy, bo były inne czasy i człowiek nie gonił za niczym, były możliwości ku temu, nie było tyle techniki, co teraz w wędkarstwie, co wiem, że jest i to też tak trochę upośledza nas, bo nie staramy się wędkować, tylko staramy się zdobywać rybę. Mówił pan o karpiach. Karp to jest taka ryba, którą Polacy jedzą raz do roku. Tak. I pan ją też podaje u siebie w restauracji raz do roku?
Nie podaję w ogóle karpia u mnie w restauracji, ponieważ gość no niekoniecznie chciałby jeść tego karpia, mam różnych gości, aczkolwiek ostatnio z Kacprem z mojego teamu robiliśmy karpia, który dojrzewał przez 3 tygodnie i wycinaliśmy z niego żeberka, robiliśmy. Mogę powiedzieć, że niesamowity smak czystej ryby. Nie przypominający tego karpia świątecznego. Ja powiem w ten sposób, że ryba świeża, to się może tutaj za mną nie zgodzić, ale kto wie, o czym mówię, to będzie wiedział, że ryba świeża nie jest dobra. Ryba, która powisi, będzie dojrzewać i ma niesamowity, delikatny, słodki, rybny smak. I to jest... Kto wie, to wie po prostu, o czym mówię. Tylko jest jedna zasada. W rybach rzecznych tu jest ciężko zweryfikować, ponieważ te ryby mają jeszcze inny enzym swój, który ciężko później wyplenić. Ryby morskie pływają w wodzie słonej i do dojrzewania są o wiele lepsze, bo się nie psują tak. Ja gorąco polecam spróbować sobie suma po prostu, który powisi tam sobie nie wiem, ze 3 tygodnie oczywiście. Musi być świeża ryba, po prostu z wody wyjęta, wyczyszczona z tego śluzu, wszystkie strzela, skrzepy powyjmowane i musi powisieć głową do dołu odpowiedni czas. Wtedy gwarantuję, że to mięso, no nie wiem, no ja jadłem raz karpia, który smakował po prostu jak tuńczyk. Niesamowita sprawa. Ryby to jest jedna rzecz, ale ja również skądinąd wiem, że pan poluje, czy dziczyzna na stoły też trafia ta, którą pan poluje? Tak, dziczyzna trafia na stoły. Wszystko u mnie się obraca wokół sezonu, czyli jak mamy październik, na przykład jest bażant, jak mamy sezon na sarnę, kozła, prawda, w maju to mamy sarninę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od pory roku, ale tak jak mówię, brak czasu powoduje, że polowanie czy wędkowanie dla mnie robi się świętem i traktuję to bardziej jako hobby, jako możliwość spędzania czasu na łonie natury, poobserwowania przyrody, a nie pozyskiwania. Bo ja mówię, mnie stać, żeby sobie kupić kawałek mięsa, a nie potrzebuję zabijać na siłę. I tak samo z rybami. Wolę chyba wypuścić tą rybę, niż po prostu każdą rybę brać na patelnię, bo to nie o to chodzi. Ja rozumiem, jak ktoś nie ma, no to jak najbardziej, po to to jest, po to przyroda stworzyła, ale jak nie, to dajmy żyć. I tak samo wiele razy sytuacji miałem sprawę, że miałem zwierzynę na muszce, ale stwierdziłem, że nie, to nie o to chodzi. No bo to rzeczywiście nie o to chodzi, ja też tak myślę. A zapytam pana teraz o taką rzecz. Rozmawiałem niedawno z Nestorem Grojewskim, nie wiem, czy się znacie. To jest polski kucharz, który był jak gdyby prywatnym kucharzem największych aktorów na świecie. Spędził we Włoszech prawie 30 lat, teraz wrócił do Polski 4 lata temu. I on mówił, opowiadał, on miał najlepszą włoską restaurację rybną właśnie. Opowiadał o tym, że bardzo mało spał, bo wstawał o 4 rano, chodził na targi rybne, codziennie kupował świeże ryby i potem codziennie razem ze swoim zespołem je przyprawiali. A jak wygląda pana dzień? Mój dzień wygląda? Ja akurat nie chodzę rano na targ, ponieważ nie ma takiej opcji w moim przypadku, bo kończę pracę bardzo późno. Jeszcze musimy wstawać o 4, to musiemy spać po 3 godziny dziennie, albo po 4, a to jednak już to nie ma sensu. Ale mam doskonałych dostawców. Nie ma takiej opcji, ale mam doskonałych dostawców zaprzyjaźnionych, którzy robią dla mnie taką selekcję, którą ja potrzebuję i ja wiem, że to są produkty z tej wyższej półki, jakościowej oczywiście. I w ten sposób wygląda to. Następnie on przyjeżdża dostawca, ja tylko sprawdzam sobie gdzieś koło 8 rano, 9 i później oczywiście przerabiamy wszystko odpowiednio według scenariusza, jaki mamy na dzień przygotowany z opakami. Później już składamy dania. Współpracownicy przygotowują dania, a pan je, że tak powiem, zatwierdza? Nie, to jest wspólny projekt. Ja tu nie jestem wszechwiedzący perpetuum mobile. Ja pracuję w teamie, w zespole. I wszystko konsultuję, bo uważam, że nie jestem najmądrzejszy i jeśli siądziemy sobie w piątkę przy stole i każdy coś powie, to z tego zawsze coś dobrego wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to kiedy indziej wyjdzie. A proszę powiedzieć, czy to, co się dzieje, ten kryzys w Polsce, inflacja,
Czy to również wpływa na restauracje? Bardzo dużo restauracji się zamyka. Czy pan też musiał bardzo podnieść ceny? Ja cen nie podnosiłem zbytnio do góry, bo stwierdzam, że to nie o to, żeby się nachapać, brzydko mówiąc, ale utrzymać dobrą kondycję restauracji oraz pracę dla moich ludzi, których muszę utrzymać. To jest dla mnie najważniejsze. Restauracje zamykają się z różnych powodów. Są powody takie, że ktoś źle gospodaruje pieniędzmi po prostu, nie liczy kosztów, może nie ma doświadczenia. Z tego wynika, wydaje mi się to, ale doskonale wiemy, czy nawet w domach naszych, jak poszły ceny prądu i innych, i gazu i tak dalej. No jest to ciężki problem, ale musimy do tego przybyknąć z tego względu, że już się nie cofniemy do tego, co było rok temu, czy dwa, czy trzy. Musimy żyć dalej, nie patrzeć w tył, tylko do przodu i myśleć i analizować, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Rok temu miał pan plan taki, żeby otworzyć drugą restaurację. To się udało? No, ale tu nie ma nic z tym złego, że nie otworzyłem, tylko przerzuciłem na inny czas. To nie tylko pan. Zgadzam się, wiem, wiele osób przekłada to, ale ja mówię, plan jest do zrealizowania, to chcę zrobić, wiem, że to zrobię, bo chcę do przodu z tym wszystkim iść. Ja kocham gotować, kocham serwowanie jedzenia, ludzi i ja tym żyję i fajnie mieć jedną restaurację, drugą też, ale nie jestem z tego, z tej ekipy, która by chciała mieć 10-20. Ja wolę mieć dwie, może wystarczy mi mieć pociechę z tego, że mam dwoje małych dzieci, których mogę zawsze nadzorować, a nie zgraję. No i właśnie dlatego musi pan mieć trochę czasu też dla rodziny jeszcze. No tak, zgadza się, jeszcze nie mam rodziny jako tako, ale wiem, że ten czas będzie nieubaganie następował i wiem, że muszę wtedy troszkę zejść na boczny tor. 92. miejsce na świecie w tym rankingu, powiedzmy, kucharzy. Na pewno pan, tak jak w tenisie, myśli o tym, żeby pójść wyżej, żeby być w pierwszej 50. To trudne zadanie? Ja o tym nie myślę w ogóle. Naprawdę. Ja po prostu robię robotę. Ja nie patrzę na rankingi, nie patrzę na to, co robią inni, ponieważ robię to... Tenisiści mówią to samo. Ale widocznie mają rację, bo każdy w tej, powiedzmy, tej setce, dwusetce jest tak samo mocny jak ten pierwszy. I to są sami najlepsi, powiedzmy, w ten sposób już. I każdy się zna. I tu nie chodzi o gonienie, bo to nie są zawody. Po prostu jest ranking, a później, żeby fajna atmosfera, się spotkać się na tej imprezie, porozmawiać, mieć doświadczenia. To chodzi o wspólne spędzanie czasu i jak nie mamy cały rok czasu, by spotkać się, to raz w roku właśnie spotykamy się na takiej gali. Ten 100, powiedzmy tak. I ten ranking tylko dodatkiem jest. Oczywiście miło być pierwszym, miło być drugim i 98 i drugim. To jest niesamowite wyróżnienie, to nie ma co, bo jest nas miliony po prostu tych kucharzy. Ale naprawdę ja staram się robić robotę i być zadowolony z życia. Bo jak będę zadowolony z życia, to będę lepszym dla innych chyba. Prawda? Tak to wygląda. No i to jest takie dobre zakończenie. Tego wszystkiego panu życzę. Oczywiście otwarcia drugiej restauracji też. Oczywiście lepszych czasów dla restauratorów. A jeszcze na koniec zapytam, bo tak wpadło mi do głowy. Pan pracował również w świecie. Pracował pan w Nomie, w paru jeszcze innych miejscach. Jak pan ocenia polskie restauracje? Bardzo wysoko, naprawdę. I tu nie mamy z czego się wstydzić. Znam wielu szefów kuchni w Polsce. Znamy się na co dzień praktycznie. Rozmawiamy z sobą. Są to ludzie niesamowici z dużą pasją. Robimy dobrą robotę po prostu. Tylko może z tego względu, że jesteśmy na takim położeniu geograficznym, mało sympatycznym, to zawsze mamy tam jakiś tam troszkę pod górę. Ale uważam, że jak się ma ciężej, to powinien się lepiej docenia to, co się robi. Czyli nie mamy cię tego wstydzić. Nie. Ale znowu Magda Gessler cały czas mówi, że jednak powinniśmy się wstydzić i pokazuje to w telewizji. Nie, to wie pan, to zależy, co kto od czego oczekuje. To jest
na potrzeby programu? Nie wiem, no pewnie tak. No, ja z Magdą się doskonale znam. To super kobieta, mega uprzejma, szalona, ale mega, mega sympatyczna. I to jest telewizja, prawda? Też pracuję z różnymi ludźmi tam w tych programach. A robi świetną robotę, pokazuje gastronomię, bo ludzie o tym zapomnieliby o nas, prawda? W różnych wariantach, ale to super, super, super sprawa. No właśnie, już musimy kończyć, bo tam pana wołają, więc na koniec tylko powiem, że życzę, żeby się panu spełniło to wszystko, o czym właśnie rozmawialiśmy. I żeby ten czas, który nadejdzie, czy nadchodzi, był taki sam fajny, a pan, żeby co roku awansował w tej hierarchii najlepszych kucharzy świata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję jeszcze raz. Radio DTR Trzebnica i już.